Kilkanaście zaprzęgów wzięło udział w tegorocznych zawodach w Poworzeniu organizowanych dla wszystkich miłośników koni. Jak co roku na Śliwickiej Polanie odbył się piknik koniarza. Tym razem imprezie towarzyszyło hasło Koń w sporcie. Organizatorzy przygotowali specjalny tor przeszkód, który trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie. Tu mamy takie dużo przeszkód terenowych, można powiedzieć, bo jest przejazd pod bramką, na której zawieszone są gałęzie, jest wolta, dużo też przeszkód typowo ujeżdżeniowych. Najtrudniejsze myślę, że dla koni, które nie miały nigdy do czynienia z takim czymś, to przejście przez dywan. Każda bramka jest punktowana bonitacyjnie, w punktacji od 1 do 10 i zostaje przyznana ocena i również liczy się czas. W gminie Śliwice jest sporo hodowców i miłośników koni. Przed laty założyli oni Stowarzyszenie Gniadosz, które cyklicznie organizuje takie imprezy. Od 7 lat do Śliwic przyjeżdżają pasjonaci jeździectwa. Zawsze towarzyszą im widzowie, którzy kibicują podczas wielu konkurencji. Wydarzenie to staje się popularne w tym regionie. To dzięki naszym mieszkańcom, którzy mają bardzo dużo koni i bryczek, którzy chcą pokazać je właśnie dla mieszkańców, dla turystów, tak żeby gmina Śliwice słynęła właśnie z koni, z bryczek. Jest to 7. impreza, myślimy o kolejnych, tak żeby jak najwięcej turystów tu ściągnąć. Być może uda nam się w przyszłości zrobić Mistrzostwa Polski. Piknik koniarzy to nie tylko rywalizacja, ale wiedza przekazywana na temat tych zwierząt, które zazwyczaj wymagają sporej przestrzeni i odpowiedniego wychowania. Właściciele koni nie ukrywają, że trzeba poznać charakter zwierzęcia, które często staje się przyjacielem człowieka. Najważniejsza jest praca z koniem, żeby w ogóle się dogadał koń z jeźdźcem, nie? Dogadywanie się. Koń ma charakter jak i człowiek. Ciężko się dogadać, mówię przede wszystkim z koniem. Jeżeli jest taka współpraca jednak, że jakoś nie ma, jakoś krzywdzenia tego konia, no to też ten koń pokazuje super, nie? Każdego roku widzowie mogą zobaczyć specjalnie przygotowane pokazy koni. Tym razem na Śliwickiej Polanie wystąpił Jakub Ciemnoczołowski, który zaprezentował filmowe sztuczki z udziałem konia. W ten sposób pokazał posłuszeństwo zwierzęcia oraz dobrą współpracę z jeźdźcem. I tu, proszę bardzo. Pokazuje inne dyscypliny sportowe z użyciem konia, nie tylko ujeżdżanie, powożenie, ale również western riding, łucznictwo na przykład z konia i trochę inne przedstawienie konia w sporcie. Spotkanie miłośników koni w Śliwicach to również wymiana doświadczeń związana z hodowlą i utrzymaniem tych zwierząt. Każdy, kto interesuje się konnymi zaprzęgami, może tu znaleźć również sporo ciekawych informacji na ten temat.